wątpliwości. Proszę bardzo. Pan jakiś Henryk wyeksmitowany. Straszne problemy. Naprzód, ponieważ chce tego większość krajów, ale u nas musimy jeszcze przekonać regiony, a w szczególności Walonię. By rozwiać wątpliwości, wczoraj wprowadzono zmianę do deklaracji, która ma doprecyzować zapisy umowy i zagwarantować, że wysokie standardy będą przestrzegane. Na razie jednak Walonia nie skomentowała dokumentu. Belgijski rząd popiera unijno-kanadyjską umowę, ale nie może zgodzić się, by europejscy liderzy ją podpisali bez akceptacji dokumentu przez wszystkie regiony i społeczności językowe. Wstępnie zaplanowano, że porozumienie handlowe między Unią a Kanadą ma być podpisane 27 października. Jutro w Berlinie spotkanie tzw. czwórki normandzkiej, czyli przywódców Niemiec, Ukrainy, Francji i Rosji. Temat rozmów to sytuacja w Donbasie oraz proces pokojowy. O szczegółach z Kijowa Paweł Łuszko. O spotkaniu początkowo informowała kancelaria prezydenta Poroszenki, który w tej sprawie rozmawiał telefonicznie z Angelą Merkel i François Hollande. Jak czytamy, cel rozmów to skłonienie Rosji do realizacji mińskich uzgodnień dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w Donbasie. Z komunikatu nie wynikało jednak, czy do Berlina przyleci również Władimir Putin. Jednak jak zapewniły służby prasowe niemieckiego rządu, prezydent Federacji Rosyjskiej również będzie uczestnikiem rozmów. Obecność Władimira Putina potwierdzają też dla rosyjskich mediów nieoficjalne źródła na Kremlu. Ukraina jako warunek początku wcielania w życie politycznych rozwiązań w Donbasie stawia rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa, czyli wyprowadzenie obcych wojsk i odzyskanie kontroli nad granicą z Rosją. Kreml widzi to odwrotnie. Najpierw wybory i specjalny status Donbasu, a dopiero później demilitaryzacja. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Moskwa liczy na jeszcze większe zaangażowanie zachodniej koalicji i uregulowanie syryjskiego konfliktu. Według rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, po tym, gdy Rosja i Syria wstrzymały naloty w rejonie Aleppo i zamierzają stworzyć korytarz humanitarny dla walczących w mieście bojowników, Zachód powinien zwielokrotnić wysiłki na rzecz przywrócenia ładu w tym regionie. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. O wstrzymaniu nalotów na pozycję dżihadystów w Aleppo poinformował rosyjski minister obrony. Siergiej Szojgu zapowiedział, że bojownicy przebywający w mieście będą mogli zabrać ze sobą broń i wyjść ze strefy walk specjalnie stworzonymi korytarzami humanitarnymi. Wiadomo również, że w środę poleci do Berlina prezydent Władimir Putin, aby spotkać się z przywódcami Niemiec, Francji i Ukrainy. Rzecznik Kremla zapowiedział, że w trakcie rozmów nie będzie poruszany temat konfliktu syryjskiego, a jedynie uregulowania kryzysu ukraińskiego. Według Pieskowa Moskwa ma pewien wpływ na separatystów, ale nie jest to wpływ bezgraniczny. Kremlowski rzecznik dał do zrozumienia, że uregulowanie sytuacji w Donbasie możliwe jest tylko wtedy, gdy wszystkie strony konfliktu będą przestrzegały porozumień mińskich. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Hillary Clinton rozszerza zakres kampanii wyborczej. Sztab kandydatki demokratów ogłosił, że podejmie próbę pokonania Donalda Trumpa i jego sojuszników w kilku tradycyjnie republikańskich stanach. Jednym z celów ofensywy jest to zdobycie przez demokratów większości w kongresie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Na 3 tygodnie przed wyborami Hillary Clinton prowadzi w większości sondaży. Średnia przewaga były sekretarz stanu nad Donaldem Trumpem wynosi 7 punktów procentowych, co czyni ją zdecydowaną faworytką pojedynku o Biały Dom. Z sondaży wynika, że kandydatka demokratów ma mocną pozycję w tzw. Battleground States, czyli stanach, które przesądzą o wyniku wyborów takich jak Virginia, Pensylwania czy Colorado. Najbardziej zaskakujące jest jednak, że ma również szansę na zwycięstwo w kilku stanach, które od dziesięcioleci głosowały na republikanów. Sztab Hillary Clinton ogłosił, że wyda $2 miliony na reklamy telewizyjne w Arizonie. W stolicy tego stanu Phoenix wiec wyborczy będzie mieć popularna pierwsza dama USA Michelle Obama. $1 milion sztab były sekretarz stanu wyda też na kampanię w Indianie i Missouri. Według komentatorów Arizona może być w zasięgu ręki Hillary Clinton ze względu na rosnącą populację Latynosów. Zwycięstwo w Indianie i Missouri będzie znacznie trudniejsze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polskie linie lotnicze LOT już w Korei Południowej. Pierwszy rejsowy samolot w barwach naszego narodowego przewoźnika wylądował w Seulu. To drugie po Tokio azjatyckie połączenie uruchomione w tym roku. Boeing 787 Dreamliner w barwach LOTu wystartował z Warszawy wczoraj po południu. LOT trwał prawie 10 godzin. Niemal wszystkie miejsca były zajęte. Pasażerami byli zarówno Polacy... Mam zaszczyt współpracować. Twarzy jest Korei. Inauguracyjny. Jak i Koreańczycy. LOT Poland Hanku. Ta olajeńczy. Cześć. 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 Cześć.
Lot przebiegał bez zakłóceń i około godziny 2 w nocy czasu polskiego maszyna wylądowała w Seulu. Wybór Korei Południowej na kolejne długodystansowe połączenie był nieprzypadkowy. Korea Południowa jest 11. gospodarką świata. Mówił prezes lotu Rafał Milczarski, a minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, który leciał inauguracyjnym rejsem na spotkanie z koreańskimi władzami, argumentował, że nowy kierunek z Warszawy przyniesie korzyści polskiej gospodarce i nie tylko. Również turyści koreańscy będą mogli wreszcie zobaczyć ojczyznę Chopina bezpośrednio, korzystając z tego połączenia. Rejsy z Polski do Korei Południowej będą się na razie odbywać 3 razy w tygodniu. Z Seulu Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Prognoza pogody. Dziś zachmurzenie duże, okresami może padać przelotny deszcz. Temperatura od 4 stopni na północnym wschodzie do około 10 w centrum i aż do 14 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Ciśnienie wynosi dziś 1010 hektopaskali i będzie spadało, a jutro zachmurzenie duże, okresowo również deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie od 4 stopni na północnym wschodzie do około 9 stopni w centrum i do 12 na zachodzie i nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany południowy. Zapraszam na przed nami pierwszy temat. W Ministerstwie Sprawiedliwości został opracowany projekt ustawy, który pozwoli rozwiązać problemy związane z nadużyciami i aferami. Przynieś do MediaMarkt swoje stare urządzenie elektroniczne lub elektryczne, a nowy telewizor kupisz nawet o 1500 zł taniej. Na przykład 40-calowy telewizor Samsung Smart TV już za 1699 zł. Prokurator generalny pan minister Zbigniew Ziobro i wiceminister sprawiedliwości pan jestem pedagogiem szkolnym. Często rozmawiam z rodzicami dzieci, które mają kłopoty z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem. Wszyscy są zdziwieni, że przyczyną może być niski poziom magnezu u dzieci. Jak temu zaradzić? Podać dziecku Magnisie. To żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magnisie, potrafią się skoncentrować, radzą sobie ze stresem. Ja sama podaję Magnisie moim dzieciom. Magnisie. Pyszne, magnezowe misie. Dostępne w aptekach. Doktor nauk medycznych. Michał Lebiedowski. Wiele starszych osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest stosowanie odpowiedniego dla niej preparatu leczniowego. Polecam Neomak Cardio, bo właśnie suplement diety Neomak Cardio przykładający do doskonałej priorytacji zawiera dodatkowe składniki, które są potrzebne osobom starszym. Sam stosuję Neomak Cardio i mogę potwierdzić, że jest to najlepszy wybór dla seniorów. Neomak, taki powinien być magnes. O, dzień dobry, kawa jak zwykle? Poproszę. A do kawy coś pan spróbuje? Spróbuję. Wygrać 300 tysięcy. Zacznij dzień od kawy i miej lotto. Każdego dnia możesz wygrać nawet 300 tysięcy. Nie chcesz kanie podawać? Graj w punktach lotto. Przyszła już jesień. Lucha, zimę i wiecznie. To wygrania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność lipowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witamy je cel. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo lipowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Lipowita rozgrzewa. Ja pozwolę sobie. Pytaj o glipowite w swojej aptece. Związanej z tą równą i bardzo charakterystycznej, bo 16 lat na tą stronę. Gość Polskiego Radia 24. A naszym gościem jest Stefan Sekowski. Dzień dobry. A porozmawiamy o trzecie. Dobra, a gdzie jest łatwiej na porozumienie Unii Europejskiej z Kanadą. Dziś Unia Europejska. Ale tam dobrze. Przeczytać to porozumienie z pod tym dokumentem w sprawie handlu. No okazało się, że to przypisywanie dyplomatyczne było przełożyć. Na razie mówi się o tym, że kolejne podejście, kolejna próba nastąpi w czwartek. A wszystko na pewno za sprawą Belgii. Dzień to porozumienie zostało zakwestionowane przez parlament Walonka bez zgody parlamentu lokalnego. Tej Belgowie takiej zgody wydać się nie mogą. Tego napisu nie mogą tworzyć. Wam ogłosił również o tym, że bardzo poważne zastrzeżenie w dzisiejszym spotkaniu złożyli również przedstawiciele Rumunii. No i ten sposób Niemcy tam po raz kolejny termin tego dokumentu, który po raz kolejny z Polski pojawił się w stanie uzasadnienia. Dlaczego tyle kontrowersji, które nie porozumieją, które owocuje rozmowy tego porozumienia? Chce ona zostać podpisana 27 października, wcześniej Unia Europejska
przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej mają wyrazić zgodę na to, żeby ją podpisać. Później poszczególne państwa mają jeszcze ratyfikować tą umowę i wydawałoby się, że to jest jedna z wielu umów handlowych, jakie Unia Europejska podpisywała. No ale jesteśmy w takim momencie historii, bym nawet powiedział, w którym ten obecny kształt globalizacji zaczyna być się coraz większy stopniu poddawany wątpliwości. Do tej pory wydawało się, znaczy w ogóle sposób negocjowania, czy CETA, czy jeszcze umowa druga dość problematyczna, która tak, CDIP to jest umowa między Unią a Stanami Zjednoczonymi. Jeśli można powiedzieć, że rozmowy zostały na chwilę obecną zamrożone, nie wiadomo jaki będzie los, ale mówimy akurat teraz o CETA, ponieważ to jest bardzo świeża informacja, przed kilku godzin dosłownie. Więc wydawałoby się, że to jest jedna z wielu umów negocjowanych w taki sposób, że właściwie oczywistą oczywistością jest, że liczy się to, żeby ten handel wspierać międzynarodowy. Tymczasem niekoniecznie jest to w smak obywatelom. Tutaj się pojawia problem, dlatego że z jednej strony w tej dyskusji pojawia się wiele nieprawdziwych argumentów, ale z drugiej strony samo sedno, czyli sprzeciw wobec takiego ustalania reguł gry odgórnego, no to jest poważna rzecz, z którą elitom politycznym Unii Europejskiej, nie tylko zresztą, całego Zachodu, można właściwie powiedzieć, szeroko rozumianego, do którego także należy Kanada, no bardzo trudno jest się zmierzyć, a powinny. Ale teraz bardzo ważne pytanie, czy mówiąc o tych wszystkich zastrzeżeniach, tych wątpliwościach, to tak naprawdę rozmawiamy o umowie handlowej, czy rozmawiamy o pewnym sporze politycznym? Tak, to jest ze sobą powiązane i cały problem, jak mi się wydaje, że cały problem wynika z tego, że stracono z punktu widzenia to, że gospodarka jest, powinna być, a w zasadzie tak jest naturalne, że gospodarka jest podporządkowana polityce. Polityka dotyczy nas wszystkich, a gospodarka jest to, jest to część naszego życia. Natomiast decyzje, które podejmujemy wszyscy razem, które dotyczą, pomijając kwestie prywatne, prawda, które powinny też jest taka sfera, która powinna pozostać poza decydowaniem wspólnym, no ale jest też duża część takich decyzji, które dotyczą nas wszystkich i one także dotyczą gospodarek. Problem z tą umową polega na tym, że są miejsca, ja bym wskazał przede wszystkim dwa miejsca, w których ten prymat polityki nad gospodarką jest wyraźnie zachwiany. Mianowicie pierwsza kwestia to jest istnienie mechanizmu ICS, czyli to jest mechanizm, w ramach którego firmy inwestujące w państwach, czy to kanadyjskie firmy inwestujące w państwach Unii Europejskiej, czy też europejskie inwestujące w Kanadzie, mogą zaskarżyć dane państwo, w których inwestują, ze względu na utratę przyszłych dochodów, ponieważ zostało zmienione prawo. No tak, ale to się pojawia argument, że tego typu, to w skrócie nazywamy to sądami arbitrażowymi przy okazji, że większość naszych słuchaczy właśnie tak pod tą nazwą to rozwiązanie kojarzy, to pojawiają się argumenty mówiące o tym, że dokładnie tak samo funkcjonujące sądy arbitrażowe są już w umowach, które Polska dawno z innymi krajami do prawa Zachodu podpisała. I jak do tej pory takich procesów odbyło się chyba kilkanaście, z czego przez Polskę zostały przegrane raftem dwa. Tak, to prawda. Jeżeli chodzi o Kanadę, takie sądy istnieją od 1990 roku. I przez ten czas doszło do jednego raptem zatargu, który jest jeszcze w toku. Natomiast problemem, jakby argument, że ojejku, państwa będą strasznie wiele tracić, nie jest prawdziwy. Natomiast argument, że sama zasada jest zła, to już jest o wiele poważniejszy. I tu rzeczywiście należy się nad czym zastanowić. Akurat polskie przykłady bardzo mało, ale są na przykład przykłady zagraniczne, które pokazują, do jakich momentami absurdów dochodzi. Kiedy na przykład Urugwaj zaostrza swoją politykę dotyczącą palenia papierosów w miejscach publicznych. Ja nie jestem zwolennikiem zakazu palenia w miejscach publicznych. Nie uważam, żeby restaurator miał być zmuszony na przykład do tego,
ale Urugwaj pewne decyzje podjął. I to się okazało, firma Philip Morris zaskarżyła, ponieważ to uderza w jej interesy bez wątpienia. I uderza. Jaki był skutek tego zaskarżenia? No i efekt jest taki, że Urugwaj musiał się dojrzewo z tego wycofać. Natomiast to brzmi absurdalnie. No, brzmi niestety absurdalnie. To znaczy, że krajowy parlament polski, parlament francuski, parlament funkcjonujący nie wiem, na Węgrzech i będzie mógł decydować o tym, czy na przykład węgierski, czy też niemiecki, czy też polski w restauracjach można palić, czy nie można, ponieważ to będzie uderzało w jakąś firmę. To właściwie każda decyzja podejmowana przez parlament narodowy, czy przez inne władze, które ma są do tego władne, będzie w mniejszym lub większym stopniu w kogoś uderzać, czy po to się takie decyzje podejmują. No tak, bo ograniczenie alkoholu, przecież ograniczające alkohol, rozumiem, będzie uderzać firmy produkujące alkohol, więc też będą miały prawo, żeby taką decyzję skarżyć. No problem właśnie polega na tym, że przyjmuje się przy podpisywaniu takiej umowy, przyjmuje się za pewnik, że firma powinna mieć prawo funkcjonowania w danym państwie na zasadach, jakie są w danym momencie. Ale co więcej, to dotyczy tych firm zagranicznych. Polska firma, gdyby na przykład jakiś polski, polska firma papierosowa nie mogłaby zaskarżyć Polski, nie będzie miała podstaw do tego, żeby to płatnie Polski. Nie, jak ktoś inny zdolał się tam, ale to ma podwójne prawo, podwójne zasady prawa w tej sytuacji. Tak, obowiązujące. Tak, natomiast właśnie, to jest podważanie roli państwa jako regulatora życia. Państwo jest, oprócz tego, że to jest instytucja pewna, to jest też wspólnota polityczna i jakby nasi przedstawiciele nie mogą decydować na myśl takiej zasady, oczywiście to prowadzone komentarzami do absurdu, bo jak widać po praktyce, to się zdarza rzadko, ale ona jest zdarza. Nie mają prawa podjąć decyzji, która oczywiście rykoszetem uderza w jakąś firmę, ale ale ta decyzja ma w celu zabezpieczenia pewnej wyższej wartości, która według wspólnoty jest wyższa niż przykładowo nie wejdzie to nasze zdrowie. Tak, po prostu, tak. I właśnie dlatego pojawiają się te problemy. No, ICS jest, ja tu nie będę wchodził dokładnie w szczegóły, ale ICS jest w pewnym sensie lepszym rozwiązaniem dla Polski niż obecne rozwiązania. Polska może mieć minimalnie, ale jednak większy wpływ na działanie tego arbitrażu. Teraz jest tak naprawdę jeszcze gorzej w świetle tych przepisów, które mamy obecnie. Tak, chodzi o kwestię udziału przedstawicieli danego państwa w takim trybunale. Natomiast pytanie jest, czy w ogóle taki trybunał powinien funkcjonować, bo tutaj warto zdać sobie sprawę z tego, skąd się w ogóle ten cały problem wziął. Otóż ta umowa między Kanadą a Polską, obecnie obowiązująca, została podpisana w momencie, kiedy wychodziliśmy z komunizmu. Rząd kanadyjski, który jakby pełni pieczę nad firmami kanadyjskimi, no miał obawy, że na przykład może nam wrócić. No i że te firmy nawet zainwestują, a nam były bardzo potrzebne inwestycje zagraniczne. I zainwestują w Polsce i nagle pojawi się rząd, który postanowi zabrać. No to postanowił to zabrać. Z punktu widzenia interesów firm kanadyjskich, doświadczenia firm kanadyjczycy, tego co działo się w tej części Europy, można to jakoś zrozumieć. Tylko tyle, że czasy się trochę zmieniły. Oczywiście. To jest ten właśnie problem, że model, który został skrojony pod państwa postkolonialne, to znaczy pierwsza umowa tego typu została podpisana między Niemcami a Pakistanem. Tuż po uzyskaniu, niedługo po uzyskaniu niepodległości przez Pakistan. No ale właśnie, my nie jesteśmy Pakistanem za 60., my jesteśmy Polską Anno Domini 2016. Więc teraz jest niestety ten problem, że należy się bardzo głęboko zastanowić, czy w ogóle w przypadku państw, które uznajemy za cywilizowane, za państwa, które mają rozwiniętą kulturę prawną, czy w ogóle taki mechanizm powinien mieć jeszcze zastosowanie. No tak, mi się wydaje, że niekoniecznie. No tak, ale ten mechanizm, z tego co rozumiem, nie będzie dotyczyć tak naprawdę krajów. Koniec złodziejom, proszę pana, koniec złodziejom. Jak mi się to podoba.